W tym odcinku zajmiemy się wyliczaniem roku 1914. Można sobie zaprosić Świadka Jehowy do domu, umówić się na studium, żeby wam wytłumaczył rok 1914, skąd to się wzięło, jak do tego doszło. Można poczytać opracowania na ten temat w internecie. Ja to wszystko przerabiałem i ze świadkami i wiem, że się nie da wyliczyć tego roku 1914, ale gdy spotykam się na ulicy ze Świadkami Jehowy, to w tym momencie zadaję im pytanie, czy apostołowie należą do grona 144 tysięcy. Czasami zdarzy się świadek niedouczony, no bo tego ich w zasadzie nie uczą, czy apostołowie należą, czy nie. Oni muszą sami do tego niejako dojść w wyniku tej ich nauki. Ale większość odpowiada, duża większość odpowiada, że tak, apostołowie należą do grona 144 tysięcy. Wtedy sięgam do Biblii. Ja w tym momencie mam przekład warszawski, ale może to być przekład Nowego Świata, czy jakikolwiek inny przekład Biblii. Otwieram Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i czytam od 6 wersetu. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Głównie chodzi mi o 7 werset, który mówi: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Do kogo on to mówi? Do grona 144 tysięcy. A więc ja zadaję w tym momencie drugie pytanie Świadkom Jehowy. Kiedy Pan Jezus pozwolił tym z grona 144 tysięcy wyliczać czasy i chwile? Do dzisiejszego dnia nie spotkałem się ze Świadkiem Jehowy, który próbowałby mi to w jakiś sposób udowodnić. Także bez większych ceregieli, rozdziałem 1, wersetem 7, zaskakuje świadków, nie mają nic do powiedzenia i już się w zasadzie nie chcą umówiać na rok 1914. W tym epizodzie opowiemy sobie o niewolniku wiernym i roztropnym. Możecie zapytać Świadka Jehowy, co wie o niewolniku wiernym i roztropnym. I na pewno się odwoła do Mateusza 24, 45 do 51. I jak najbardziej możecie sobie wysłuchać całej historii, co niewolnik dla nich robi. No, bądźcie po prostu grzeczni, mili, uprzejmi i wysłuchajcie z należytą ostrożnością. Poza tym czegoś się dowiecie o Świadkach Jehowy w tym momencie. A jak już będziecie wiedzieć w zasadzie wszystko to, co wam powiedzą o niewolniku wiernym i roztropnym, to możecie wtedy wziąć, otworzyć Ewangelię Jana na rozdziale 14, werset 1. Pan Jezus, Jan zapisał takie słowa: Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I widzimy tutaj, że Pan Jezus mówi, żeby wierzyć w Boga i w Niego. A jeśli otworzymy Ewangelię Mateusza na rozdziale 17, a wersecie 5, to tam czytamy takie świadectwo Ojca o Synu. A gdy On jeszcze mówił, to obłok jasny okrył ich,
I oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Mamy potwierdzenie Biblii, dwóch wersetów, które mówią, żebyśmy wierzyli w Boga i w Pana Jezusa Chrystusa. I Boga Ojca, świadectwo o swoim Synu, że Jego mamy słuchać. Czy możecie mi, drodzy świadkowie Jehowy, pokazać choć jeden werset w Biblii, gdzie Bóg, Ojciec lub Pan Jezus mówi, żebyśmy wierzyli jakiemuś niewolnikowi? Do dzisiaj nie otrzymałem takiego wersetu. Żaden świadek Jehowy mi nie pokazał. A jeśli dalej idąc, to możemy sobie zadać pytanie, czy apostoł Paweł należy do grona 144 tysięcy? No i oczywiście odpowiedź ze strony świadków powinna paść, że tak, oczywiście. Jeśli otworzymy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, i od 10 wersetu będę czytał. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 10 i 11. Bracia zaś wyprawili zaś w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice, przyjęli owo słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Zauważmy, że Berejczycy badali tego z grona 144 tysięcy. I apostoł Paweł w żaden sposób się nie obrusza. Wręcz Słowo Boże o Berejczykach mówi, że byli szlachetniejszego usposobienia. Dlatego, gdy ja badam pisma, to sprawdzam, i gdy czytam literaturę od świadków Jehowy, to sprawdzam i porównuję ją z Pismem Świętym. Czy tak się rzeczy mają? Ale niestety, jak widzimy, nie znajdziemy żadnego wersetu w Biblii, gdzie Bóg, Ojciec lub Pan Jezus kazałby wierzyć w jakiegoś niewolnika. Także sprawa niewolnika dla chrześcijan na nowonarodzonych jest zamknięta. A poza tym możemy sprawdzić i zbadać tego niewolnika, co on takiego głosił. W książce Wspaniały finał objawienia bliski na stronie 152 czytamy takie słowa w akapicie 12. W latach 1918 do 1922 klasa Jana zaczęła nieść udręczonej ludzkości uszczęśliwiającą nadzieję na to, że miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. Zauważcie lata. W latach 1918. Obecnie, gdy nagrywamy ten filmik, mamy rok 2018. To jest dokładnie 100 lat odległości od pierwszego wygłoszonego wykładu miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. Świadkowie Jehowy są bardzo dobrzy w statystykach. Zauważmy, że jeżeli mamy 100 lat, a niemowlę nie mogło być na tym wykładzie, jeżeli było, to na pewno też nie wierzyło w te rzeczy. A więc załóżmy dla prostego liczenia, że to była jakaś osoba, która miała 10 lat. To obecnie ta osoba powinna mieć 110 lat. I byli oczywiście starsi ludzie, którzy słuchali tego wykładu. A więc uchwyćmy się tych słów, że miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. Świadkowie Jehowy są bardzo dobrzy w statystykach. Porozmawiajcie i zresztą poproście jakiegoś świadka Jehowy, żeby wam pokazał roczniki czy statystyki, ile godzin głosili. Oni to mają zapisane.
Drodzy Świadkowie Jehowy, może byście tak zrobili statystykę tych milionów 110-latków przynajmniej i pokazali nam ich żywych. Zastanawiające jest to, z czyjego natchnienia ten, który głosił to, ten wykład, czerpał. Z Ducha Świętego, to na pewno by się to spełniło. Drodzy słuchacze, zastanówcie się nad tym, kto stoi za tą organizacją. Oczywiście zdarzyło mi się, że jakiś świadek powiedział, a bo on się daleko, za daleko zapędził. Jeżeli otworzymy drugi list Jana, drugi list Jana, 9 werset. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. A więc nie można obronić tego, że ktoś się za daleko zapędził. Wręcz przeciwnie. Słowo Boże objawia takiego człowieka, który głosił w imieniu Boga takie rzeczy, że nie ma ani Ojca, ani Syna. W tym odcinku opowiemy sobie o przeglądzie, jaki Świadkowie Jehowy sobie wymyślili od roku 1914 do 1919. Te informacje, o których mówię, często możecie znaleźć na stronie internetowej Świadków Jehowych www.jwo.org. Jeśli wpiszecie sobie, tak jak w poprzednich odcinkach mówiłem, o milionach obecnie żyjących, jeśli wpiszecie sobie miliony obecnie żyjących, to wam zaraz zobaczycie, ile i jak oni to dużo głosili. Między innymi tak samo i o tym przeglądzie, gdy sobie wpiszecie tą przeglądarkę od nich, to też wam wyskoczy te wiadomości, które w tej chwili będę mówił. Ja korzystam, to znaczy skorzystałem, czy skorzystam, codzienne badanie pism, rok 2015, wtorek, 6 stycznia. Czytamy takie coś. Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego Pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego. Mateusza 24:46. I komentarz Świadków Jehowych. W przykładzie Jezusa niewolnikowi wiernemu i roztropnemu zostają powierzone dwa różne zadania. Po pierwsze, zostaje ustanowiony nad członkami czeladzi. Po drugie, nad całym mieniem Pana. Mateusza 24:45-47. Ponieważ przykład ten miał się spełnić wyłącznie w czasie końca, powierzenie obu tych zadań również miało się odbyć po rozpoczęciu się obecności Jezusa, Króla, w roku 1914. Wiele grup podawało się wtedy za chrześcijan. Z której grupy Jezus wybierze osoby do usługiwania w roli wiernego niewolnika? Kwestia ta została rozstrzygnięta, gdy Jezus oraz jego ojciec przybyli dokonać przeglądu w świątyni w duchowej strukturze służącej wielbieniu Boga. Przegląd ten trwał od roku 1914 do początków 1919. Malachiasza 3:1. Ich uznanie zyskała mała grupka lojalnych badaczy Pisma Świętego, którzy dowodzili, że całym sercem są przy Jehowie i Jego Słowie. Jezus wybrał spośród nich pewnych namaszczonych braci, żeby działali jako niewolnik wierny i roztropny i ustanowił ich nad swoją czeladzią. Otóż, drodzy świadkowie i wszyscy słuchający,
Jeżeli odwołamy się do Dziejów Apostolskich, pierwszego rozdziału, i czytam od 9 wersetu. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I ponownie w tym momencie musimy sobie zadać pytanie. Czy apostołowie należą do grona 144 tysięcy? Skoro apostołowie należą do grona 144 tysięcy, to widzimy wyraźnie słowa tych aniołów. Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Skoro ustaliliście, że Pan Jezus i Jego Ojciec przybyli i zrobili przegląd od roku 1914 do 1919, to moje pytanie, kto go widział? Russell? Rutherford? Kogo tam macie jeszcze z tych swoich wiernych braci namaszczonych? Zadajcie sobie sami pytanie. Oni powinni go widzieć, tak? No to, gdy ja się pytam świadków Jehowych, że chciałbym w tym temacie coś więcej się dowiedzieć, jak przybył, jak ich wybrał, jak ich namaścił, okazuje się, że w tym momencie nie mają nic do powiedzenia. Kompletnie nic. A przecież jest wyraźnie napisane, że ujrzą go. Zastanówcie się tak naprawdę, w co wy wierzycie. Czy wierzycie Pismu Świętemu?